Witam bardzo serdecznie wszystkich gości przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Tradycją stało się już w gminie Sławno, że co rok właśnie z inicjatywy kół gospodyń wiejskich spotykamy się na tłustym czwartku. I to dziś panie gminie Sławno rządzą, przekazujemy im wszelką władzę i oby tylko za nocy dotarły do domu, żeby o świcie się nie szwendać, nie wałęsać. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy tą część, a w zasadzie rozpoczną Pani Przewodnicząca Rejonowa i Gminna Kół Gospodyń Wiejskich wraz z Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Przewodniczącą Miejscową, to pozwolicie, że mamy tutaj gości, których serdecznie przywitam i wręczymy im medale 25-lecia za zasługi dla rozwoju gminy Sławno. Bardzo proszę o wystąpienie wicemarszałka województwa łódzkiego, pana Dariusza Klimczaka, którego serdecznie witam. Dziękuję panie wójcie. Dziękuję panie marszałku za wsparcie. Gorące brawa. W Antoninowie, w Rakowie, w Dąbrówce, Dąbrowa Psary, na urodzie gospodarzy dzisiejszego spotkania. Pana sekretarza kierownictwa gminy i pracowników. Witamy wszystkie panie i panów sołtysów również i panie na dzisiejszym spotkaniu tłusto-czwartkowym. Oddaję mikrofon gospodarzom dzisiejszego wieczoru. Dziękuję bardzo. Szanowne i drogie koleżanki, zostałyśmy powitane i pozwólcie, że w waszym imieniu, jak i własnym i koleżanek tutaj powitam bardzo gorąco i bardzo serdecznie naszych dostojnych gości. Witamy bardzo gorąco i bardzo serdecznie nie tylko wicemarszałka, ale myślę, że przyjaciela naszej gminy, no i oczywiście kobiet. Dariusza Klimczaka, gorące brawa! Mieliśmy sobie tutaj troszeczkę później naszego pana wójta powitać. Kobity kochane, warta mocno! Witamy naszego wójta, Tadeusza Wojciechowskiego! Witamy bardzo gorąco i bardzo za zagadki, bo dzisiaj jest tłusty czwartek, wiecie, od tych pączków, to już jest troszeczkę może jakoś niedobrze, ale ma być zawsze wesoło, bo po to, żeśmy się tu spotkały i żeby było tak wesoło i ciekawie, to właśnie teraz witamy kasę naszej gminy. Pana Wójta Zaraśliwego. Nie ma, nikt by nas nie oglądał, nikt by nas nie widział, nie słyszał. Więc witamy bardzo, bardzo gorąco media. Te co nagrywają, te co piszą, to razem co piszą, dobrze, że piszą, to ono spiszą, to znaczy, że jeszcze żyjemy. No i oczywiście witamy kapelę i bardzo tekę odwiedzin, różnych kropli na kopii. Są tu krople na trawinie. Są te skrople od uroku. Są tu krople od miłości i od bolących kości. Jest lekarstwo na wątrobę, nawet na bolącą nogę. Już nie wspomnę o odciskach. Ciasne buty by nie piły, by kobitki się bawiły, naszych gości i sponsorów łop tańcowały i do domu przed świtem powracały. Witamy bardzo gorąco i bardzo serdecznie naszych sponsorów, naszych przyjaciół, panią Alinę Wunarczyk. Gorącymi brawami dla pana marszałka Dariusza Klimczaka. Powiem tak, to już jest historia. Panie marszałku, kolejne wnioski składamy. Proszę. I myślimy, że pan marszałek zabierze głos, kilka zdań powie. Co to zamierza i jak zamierza nas dalej wspierać? Na samym początku bardzo chciałbym podziękować za to wyróżnienie medalem okolicznościowym z okazji 25-lecia samorządu
Sławno jest mi bliskie nie tylko geograficznie, ale także z tych powodów, że to jest gmina, która bardzo mocno się wyróżnia na tle tych innych ponad 170 gmin w naszym województwie. Jest bardzo operatywna i ona jest operatywna nie sama z siebie, ona jest operatywna dzięki mieszkańcom. Zawsze, kiedy obserwuję uroczystości, które się dzieją w gminie Sławno, w różnych sołectwach, w różnych miejscowościach, jestem pod wrażeniem. I wszyscy wojewódzkie znają tę gminę Sławno. No, dużo pomaga pan wójt Wojciechowski, przewodniczący Rady Gminy, radni, sołtysi, ale także, a może przede wszystkim organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, które przede wszystkim tutaj są obecne na tym spotkaniu. Wiem, że już był komplet, czyli pozostał nam Józefów, Grudzej Las i Antoninów. Także panie marszałku, tylko trzy. Będziemy wdzięczni. Jeszcze raz gorące brawa. Powiedział pan przed chwilą, że jestem nie do zdarcia, no może tak to jest. To znaczy, że za często tu przyjeżdżam i się znudziłem już, ale mam nadzieję, że tak zupełnie jeszcze nie. Że jeszcze zupełnie nie. Dziękuję za zaproszenie. Zawsze się czuję tu w waszym, w tej gminie bardzo dobrze, bo to sądzę, że tak czuję, że spotkanie w Spale na Święcie Powiatowym Strażaków Ochotników. Tam było dużo znakomitych gości, ale pan wójt po części oficjalnej musiał szybciutko, nawet wcześniej musiał szybko wyjechać, dlatego nie wszystko zostało do końca porządnie załatwione. Bo nasz wójt ma przyjaciół nie tylko wśród strażaków i mieszkańców swojej gminy, ale ma innych i ma innych, a nawet ma przyjaciół w siłach zbrojnych. Był między innymi tam wśród nas, żeby przekazać. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Następuje prezentacja przez prezesa. To wyraz szacunku i uznania od generała Gruszka i też przyjaciół. Minośmy na tłusty czwartek, do gazu trafili, a te nasze chłopy łoknym wyglądają, jak kobity drzewo, na plecach dźwigają, jak kobity drzewo, na plecach dźwigają, chłopy wyglądają, że ręce umrzeją. A jej kobity śpiewają, szaleją, a jej kobity śpiewają, szaleją. Jak się wyśpiwamy i wyszalejemy, nazbieramy drzewa, chłopom zaniesiemy, nazbieramy drzewa, chłopom zaniesiemy. Jeśli piłka lamentuje, nikt piłka nie ratuje. Nikt piłka nie ratuje, że on zdrowie się mortuje. Wszyscy mówią jednym głosem, no ryj piłku zimie nosem. A więc wódką to nie żarty, copki nie ma, nos oddarty i co więcej też się zdarzy, kiedy piłok w rowie lezy. Lezy piją, lamentuje, że nikogo tutaj nie ratuje. Jak przed tym koledzy byli, a teraz się wszyscy zmyli. Tak się kręci i borucho, zimno w nogi, zimno w ucho. Nawet siadać te spróbuje, a on wcale róg nie czuje. I tak idzie. O, trochę się pomyliłam, ale to nic. Więc jak może się ratuje, bo i siadać te spróbuje. Kładzie rękę do kieszeni, a pieniądzki diabli brzmi. Idzie pijok koło słupa, myśli se to jego chałupa. Bo to pijok, tego dupa, zamiast babę koło słupa. Moja Kasiu, ty kochanie, połudzę się na tapczanie. Jesteś dzisiaj tako twardo, tako zimno, tako bardzo. Tak się pijok właśnie raduje, swoją Kaśkę tak całuje. Nie ma jak to moja żona, dzisiaj przyjmie wszystko una. Więc się pijok ze słupem roczy. No zaraz, zobaczę.
zwrotny kanał, no dobra. Tak się piją ze słupy mrozy, a z wreszcie przejrzą na łocy. To rozłupa tak pochołem, gdzie ją wreszcie łocy miały. Więc mi obłocy przeciro, do chałupy iść się zbiro. I tak idzie, przemyśluje, że go Kaśka wyłamzuje. Więc go Kaśka w progach wito, gdzie pieniądze chłopa pyto? Nie przyniósłeś i grosika, tero idź spać do kulika. No dobrze, że my się tak spotkały, bo my się tak dawno nie widziały. Opowiedzcie, co tam u was słychać. Oj, kumo, no tak ci powiem, no tak różnie to bywa. Więc tak u mnie to tak ci się licho dzieje. No tak, bo wiecie, kumo, no ten mój stary, chlona z przerwy, wcale nie się żwieje. No co by było to? No dwa razy na tydzień do domu wrócą, dzieci płosy, mnie wyrywa włosy. No i kumo, widzicie, mało to jest tego. Wyśpi się w beczce, w sopie, wstaje rano i odnowa się. Jak ty dwa zwarynty? Kobito, to by naprawdę cińskie życie macie. A widzicie, widzicie. To wiecie co, nie ma jak to mój barynty. Wedle was tego to świnty. Nie pije, nie boli, nawet się sumło goli. Drzewa do chałupy wum naniesie, nie rozdojgą trzy razy łopciece. Chłop nie zastąp piony, tylko mu trochę słuch przy tym piony. No ale jak mu tam zawsze coś powiem i mówię tak, panuś, poszedłbyś z krową do byka. No to on ci tak nie usłyszał, zamiast iść z krową do byka, założył kunia i pojechał do przytyka. To na rybologa. Jestem mu kochaną. Kiedyś mu mówiłam, Walek, jedź do miasta, kupić mi pigułki od głowy. No to wół pojechał, zamiast pigułki kupił wół mi 3 kilo pasztetowy. Tak zem ci się rozłościła, a zem bazocha u niego straciła. Ale co kumo zrobicie? Trzeba chłopa sanować i trzeba mu darować. Bo wiecie co? Jestem łobiecą, że pojedzie do Ameryki, kupi mi kapeluz i złote kulcyki. A wy to się, kumo, z tym swoim nie trójcie. Nalijcie wody do becki, nasypcie na wierzch siecki i jak wam dziok przyjdzie w nocy pijany, woda go przymuli, nie będziecie się z nim truli. Co wy, kumo, wodocie? Mój chłop to nazabicie? Bo mam to sznurka nocnego, powieście się swojego. Jakie bez chłopa życie? Przecie to sama wicie, że zawsze mile dusy, jak jedna drugą rusy. Jedna z drugą mi miały rozmowę długą. I zeszła się jedna z drugą mi miały rozmowę długą. A po tej rozmowie długi mówiła jedna do drugiej. Napiła się po kubecku, bo nie mamy nic w Słubecku. Napiła się po kubecku, bo nie mamy nic w Słubecku. Napiwa się kumo jeste, kobity się pospijały, łopoków się posprzecały. Kobity się pospijały, łopoków się posprzecały. Jedna drugi wymawiała, tyś się do mojego śmiała. A ta druga im mówiła, po coś do mojego piła. A ta druga im mówiła, po coś do mojego piła. Nie traf-
piszę się kumecka, jestem wódki pełnowecka. Jak się wódkę wypije ma, to się kumo przeprosie ma. Jak tę wódkę wypije ma, to się kumo przeprosie ma. Thank you.
To wciąż za mało, bo jest serce, żeby żyć. Ja na kieszeń taki gest, nie ci mi nic. Lecę morsze, lecę morsze, rozkuzę. Józef, nie robię ci tych sosji. Hej, chcę ci powiedzieć, I love you, I love you, I love you, I love you. Za tobą pójdę jak na mary. Pójdę bardzo, pójdę bardzo, pójdę bardzo, pójdę bardzo. Kocham Polskę. Proszę, brawa dla artystek. Czar i dla Olszowianki.